Dziś na śniadanie szakszuka, dwa jajka, cebulka, papryka. Do tego pomidory z puszki. Chleb jak dany od pana Bogdana. Włączamy patelnię. O kurczę, niestety końcóweczka gi się skończyło. Trzeba będzie znowu kupić dzisiaj. Ale przynajmniej nie przesadziłem z tłuszczem, bo więcej nie mam. Jedziemy na trening, pogoda tragiczna. Jeszcze wrócę do pytania, które często zadajecie w wiadomościach. Co z wanilią, kiedy będziecie mieć wanilię? Wanilii nie mamy już praktycznie półtorej roku i podejrzewam, że do końca, może w grudniu, do końca tego roku prawdopodobnie jej nie będzie. Ogólnie jest kryzys na rynku dobrej wanilii. Można gdzieniegdzie jeszcze taką kupić, ale aktualnie jest cena około już 10 tysięcy za kilogram. Podejrzewam, że w tej cenie, czyli do tej pory mieliśmy takie małe opakowanie za niecałe 30 zł, teraz musiałoby kosztować około 100. Podejrzewam, że jak za 10 gram to nie byłoby za dużo chętnych na taką wanilię. Także pozostaje czekać niestety. Się gotuje, muszę go skręcić troszkę. Dobra, to mamy gotowe. Mamy chwilę dla siebie, a tutaj jest tak. Są takie dwa dość spore kawałki dorsza. Przygotowałem je wcześniej, zalałem je oliwą z czosnkiem, pieprzem i troszeczkę chili. Będziemy to piec w piekarniku razem z warzywami. A jeżeli chodzi o warzywa, to mamy pietruszkę, marchewkę, seler. Ostre jeszcze chili dodatkowe. To wszystko podamy razem z ryżem, który nam się robi. Dodamy na koniec troszeczkę soku z cytryny. Lubię takie obiady, bo nie trzeba za dużo robić. W piekarniku jednak najszybciej i najwygodniej wszystko przygotować, bo można w międzyczasie robić inne rzeczy. Uważajcie z takimi tarkami. Ja zawsze chcę dotrzeć do samego końca i bardzo często źle się to kończy. To danie powoli się przekonuje z powrotem do białych warzyw. Kiedyś miałem taką zasadę, że nie lubię białych warzyw, czyli pietruszka, seler. To jednak było coś, za czym nie przepadałem. A powiem wam, że ta pieczona pietruszka w tym daniu smakuje naprawdę bardzo fajnie. Jak widać, sok z cytryn jest do wszystkiego przydatny. Woda, herbata, ryby. Okej, zapomniałem, że gdzieś tu mam jeszcze ze śniadania ze szakszuki drugą połowę pomidorów z puszki. I ostra papryczka. Nigdy wcześniej jej nie kupowałem. Ciekawy jestem, jak jest ostra. Tak będą wyglądać moje najbliższe dwa posiłki.
I to będzie koniec na dzisiaj. Potem wieczorem idę na urodziny koleżanki, na kolację. Ale na pewno będą tam również jakieś zdrowe dania.